Hej, witajcie na kanale Mój Psi Świat. W dzisiejszym poradniku dowiecie się, jak bezpiecznie podróżować z psem, zapewniając mu komfort, a także dam Wam kilka rad, jak oswoić psa z jazdą samochodem. Jeżeli ten temat Was interesuje, to zostańcie ze mną. Jeżeli Twój pies nigdy nie podróżował samochodem, to daj mu szansę w pozytywny sposób zapoznać się z nim. Nie uruchamiaj silnika na razie. Pobaw się z nim w szukanie smaczków wokół samochodu, to ośmieli psa do zbliżenia się do pojazdu, zaglądnięcia samemu do środka. Użyj wyjątkowo smacznych smakołyków, ja korzystam akurat z suszonych rybek. Pobaw się też ulubioną zabawką psa tuż przy samochodzie. Wrzucaj mu ją w pobliżu pojazdu, a jeżeli chcesz, możesz ją wrzucić do bagażnika czy na tylną kanapę, aby pies musiał po nią wskoczyć do samochodu. Zrób z tego po prostu atrakcyjną zabawę dla niego. Zabieranie takiej zabawki to świetna opcja, kiedy jedziemy w dalszą podróż. Podczas przystanku możemy pobawić się z czworonogiem, rozładować jego energię i trochę zmęczyć, aby dalsza podróż była łatwiejsza do wytrzymania. Kolejnym przydatnym gadżetem jest gryzak, do którego możemy chować smaczki. Ja chowam do tej kości wspomniane wcześniej rybki, za którymi psy szaleją, oraz małe kawałeczki suszonego mięsa. W trakcie oswajania włóż gryzak do samochodu, daj psu zrelaksować się, zapoznać z nowym dla niego miejscem. Jeżeli pies czuje się pewnie i zrelaksowany, to możesz uruchomić teraz silnik i dać psu dokończyć wyjadanie smaczków. Nie podawaj psu gryzaka w trakcie jazdy, może to być dla niego niebezpieczne, na przykład przy nagłym hamowaniu. Taki gryzak to kolejna zabawka, którą warto mieć w podróży, podając ją w trakcie przystanków. Teraz czas na odpowiednie przygotowanie samochodu, tak aby pies czuł się komfortowo i bezpiecznie, a nasze auto nie ucierpiało z powodu zabrudzeń i zadrapań. Gorąco polecam Wam tego typu matę ochronną. Jej założenie trwa chwilkę, a doskonale chroni tapicerkę oraz oddziela tylną kanapę od przodu samochodu. Zwiększa ona przestrzeń do leżenia psa, zakrywając miejsce na nogi. Chroni to również psa przed wpadnięciem w tą dziurę w trakcie gwałtownego hamowania. Kolejny niezbędny gadżet to pasy i odpowiednio dopasowane szelki. Warto je mieć w aucie, aby zawsze były pod ręką. Jeżeli na co dzień nasz pies chodzi w szelkach, to możemy je wykorzystać także w podróży. Natomiast jeżeli nosi obroże, to nigdy nie przypinajmy do niej pasa bezpieczeństwa. Pasy przypinamy tylko i wyłącznie do szelek. Jeżeli Twój psiak boi się zakładania szelek, to obejrzyj film na moim kanale, jak go z nimi oswoić. Kiedy pies ma już założone szelki, znów możemy rzucić parę smaczków na ziemię. Zapinam teraz pas. Ten model przypina się do pasów bezpieczeństwa. Moim zdaniem to lepsze rozwiązanie niż te przypinane na dole. Dzięki temu pas nie plącze się tak między łapami psa. Jeżeli Twój pies lubi miękkie materacyki, to możesz taki włożyć na tylną kanapę, aby poczuł się jeszcze bardziej komfortowo. Pozwól psu poleżeć chwilę na swoim miejscu, wsiądź do samochodu, nagradzaj go za grzeczne siedzenie w swojej części. Możesz włączyć silnik, aby pies oswajał się z jego dźwiękiem. Tak jak już wspominałam, tego typu mata oddziela tylną kanapę, dzięki czemu pies nie ma możliwości przeskoczenia na przednie siedzenia. Psiak ma dużo miejsca, a my nie stresujemy się, że coś zabrudzi, nawet kiedy jest cały mokry po wyprawie nad wodę. A oto przykład tego, jak nigdy nie powinniśmy podróżować z psem. Trzymanie na kolanach jest niewygodne na dłuższe dystanse, a co najistotniejsze, bardzo niebezpieczne w razie gwałtownego hamowania czy wypadku. Kolejny niezbędnik to coś do przechowywania wody i karmy. Woda jest zawsze niezbędna, a karma w przypadku dłuższych podróży jest konieczna. Dobrze jest mieć praktyczny pojemnik na wodę, tak aby podawanie jej psu było szybkie i bezproblemowe. Jeżeli podróż trwa kilka czy kilkanaście godzin, to nakarm psa w trakcie dłuższego, około 30-45-minutowego przystanku. Dorzucenie kilku kawałków suszonego mięsa sprawi, że pies nawet w nowym, mocno rozpraszającym miejscu będzie w stanie zjeść swoją porcję jedzenia. Jeżeli chcesz, aby pies podróżował w bagażniku, to od samego początku go z tym oswajaj. Również polecam wykorzystanie maty ochronnej. Usiądź razem z psem w bagażniku, na razie nie zamykając go. Spraw, aby pupil się zrelaksował, pomasuj go, pogłasz, tak aby poczuł się po prostu dobrze. Następnie pobaw się z psem znów w szukanie smaczków, nie umieszczaj ich jednak tam, gdzie nie chcesz, aby pies zaglądał, jak na przykład obszar zagłówków.
Możesz też wykonać z psem kilka komend, zachęcając go do położenia się. Pamiętaj, że jeżeli Twój pies nie może skakać, to za każdym razem go wynoś z samochodu i wnoś. Ból związany z samodzielnym skokiem również może zniechęcić psa do podróżowania. Kiedy pies już chętnie spędza czas w samochodzie, czas ruszyć! Pamiętaj o tym, aby temperatura w pojeździe była optymalna. W trakcie upałów najpierw schłodź samochód, zanim wejdzie do niego pies. Muzyka powinna być raczej spokojna i niezbyt głośna. Bardzo, bardzo istotne jest to, aby znaczna część wypadów samochodem była dla psa przyjemnością, jak na przykład wyjazd na spacer do parku, nad jezioro, do znajomych, których pies bardzo lubi. Początkowe podróże powinny być krótkie i kończyć się czymś przyjemnym. Wizyta u weterynarza wielu psom źle się kojarzy, zatem po niej też warto pojechać z psem od razu do parku, aby podróż samochodem nadal miała przyjemne zakończenie. Pamiętaj, aby zawsze mieć na uwadze fakt, że jedzie z Tobą pies, który nie potrafi przewidywać zakrętów, złapać się czegoś, dla niego każde gwałtowniejsze hamowanie wiąże się z szarpnięciem, a ostry zakręt z utratą równowagi. Mając na pokładzie psa, delikatnie wchodzi w zakręty z mniejszą prędkością, hamuj delikatnie. Twój pies czasem nauczy się odpowiednio przechylać w trakcie jazdy, a część psów po prostu od razu zasypiać. Jednak aby tak było, musisz być bardzo delikatnym kierowcą. Podróżowanie z psem to świetna sprawa. Spraw zatem, aby Twój pies to pokochał i zapewni mu bezpieczeństwo. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału, jeżeli chcesz wiedzieć więcej o psach i daj lajka, jeżeli ten film okazał się dla Ciebie przydatny. Dziękuję Wam za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku.